Dzień dobry, witajcie kochani moi drodzy. Dzisiaj witam Was wszystkich o godzinie 4 rano, ponieważ dzisiaj wyjeżdżamy troszeczkę dłuższą wycieczkę, można tak powiedzieć. Zobaczcie, jak jest ciemno wszędzie. Jeszcze ludzie śpią. Widok z pokoju był przepiękny, natomiast nie było widać ze względu na zbyt mocne słońce i zamknięte okno. Pokażę Wam teraz, jak wygląda nasz pokój hotelowy, do którego przyjechaliśmy. Wynajęliśmy pokój dla dwóch osób, akurat dostaliśmy na 9. piętrze, także widzieliśmy całe miasto,
pięknie, przepięknie, naprawdę przepięknie z okna. Tutaj mamy łóżko, jakąś kanapę, małe biurko do pracy, telewizor. Jest tam barek przygotowany, jak zawsze w każdym jednym. Pokój wygląda tak, jest nawet czajnik, woda. Tutaj mamy barek dodatkowy. Zobaczmy, co tutaj mamy w szafie. Mamy dodatkowe ręczniki. Oczywiście kapcie. Co to jest? To jest gąbka do wycierania butów. Co to jest? A jakby bezy. A to jest ściereczka do butów. Tak wygląda nasz pokój. Tutaj mamy łazienkę. A łazienka wygląda tak. A tutaj jest nasz pokój, widać. To jestem ja. Tutaj mamy co? Toaletę. Tutaj mamy kabinę prysznicową. Będę przygotowywać i będę do Was mówiła do kamery. Nie miałam okazji Wam powiedzieć, dlaczego my przyjechaliśmy, dlaczego wyjechaliśmy z miasta Izmir i dlaczego znajdujemy się w tym mieście, w którym się znajdujemy. Otóż mówię, znajdujemy się w mieście Konya. Konya jest to koło Ankary, znajduje się koło Ankary. Samochodem około 7-8 godzin, w zależności jakie są korki na drogach. My jechaliśmy około 7 godzin, także można tutaj wytrzymać spokojnie. Otóż to, jechaliśmy do Konya, ponieważ nasz kolega, tak naprawdę mojego męża kolega, dzisiaj ma zaręczyny. Wcześniej Wam pokazywałam na moim kanale, jak wyglądają zaręczyny w lokalu, a dzisiaj będę miała okazję, żeby Wam pokazać, jak wyglądają zaręczyny w domu u młodej oraz jak wygląda proszenie o rękę, bo również to też będzie w dniu dzisiejszym, także mamy taką dzisiaj huczniejszą imprezę, tak jak mówiłam, imprezy, niekończące się imprezy. Dlatego my znajdujemy się w mieście Konya i dlatego tutaj jesteśmy. Z jednej strony robię włosy, bo nie mam czasu, żeby tutaj rozmawiać, a później nakręcać, bo mamy czas na przygotowanie siebie ograniczony, więc dlatego pozwoliłam sobie z jednej strony i nakręcić włosy i do Was porozmawiać. No to tak, chciałabym Wam tutaj powiedzieć, że wyjechaliśmy ze Izmiru o godzinie 5 rano, także stąd było tutaj moje przygotowania, walizka, pakowanie i tak dalej. Nasze dzieci zostały u teściowej. Nie chciałam, po prostu był taki plan, żeby dzieci nie brać, bo to wiadomo, jak to droga z dziećmi by było bardzo ciężko jechać, dlatego przyjechaliśmy tutaj sami, bez dzieci. Są bezpieczne, z teściową dzwoniliśmy, rozmawialiśmy, wszystko jest dobrze, także nie ma czego się obawiać i martwić. Nie mogę się nakręcić. Inaczej jest nakręcenie włosów normalnie, a inaczej jest nakręcenie włosów przy kamerze. Nigdy tego nie robiłam, powiem Wam szczerze, ale mam nadzieję, że mi wyjdzie. Tak jak mówiłam, mam ograniczony czas tutaj na przygotowanie siebie, więc muszę to zrobić akurat rozmawiając do Was. Nakręciło się?
w jutrzejszym dniu będę Wam chciała troszeczkę pokazać tego miasta, o ile będę miała na to możliwość, jak wygląda Konia. Ogólnie, jeżeli chodzi tutaj o ilość mieszkańców, jest 2 miliony mieszkańców, natomiast miasto ogólnie jest to teren płaszczyzny, płaski, także tutaj można zobaczyć bardzo fajnie z okna, widok z okna bardzo fajny mamy z hotelu, także widać praktycznie całe miasto Konia, jak wygląda. Powiem, że jeżeli chodzi tutaj, tak jakbym miała porównać do Izmiru, nie ma po prostu porównania, ponieważ w Izmirze jest bardzo dużo mieszkańców i bardzo dużo samochodów. Miasto Konia jest dużo, dużo spokojniejsze pod względem ludności oraz samochodów, aczkolwiek też trafiają się czasami jakieś korki na drodze, ale to jest normalne. Po drodze do Koni mijaliśmy dwa wypadki, tutaj nawet nagrałam, chciałam o tym powiedzieć. Te wypadki to były po prostu podobnie tiry, po prostu przewróciły się, można tak powiedzieć. Niektóre się połamały, co widzieliście tutaj na filmiku. Przez to nasz czas oczekiwania w samochodzie i droga wydłużyła się o godzinę. Ale prawdopodobnie nic się nikomu nie stało, bo tak jak oglądaliśmy, tak jak patrzyliśmy, nie było żadnych ofiar, także dzięki Bogu. No to ja się teraz wyłączam, włączę się z powrotem, jak już będę gotowa, jak Wam pokażę, no i później pokażę Wam, jak to jest u młodej w domu, jak wygląda, jak ojciec prosi, ojciec młodego prosi ojca młodej o rękę. Jak to jest zwyczaj, jakie to są zwyczaje w Turcji. Jesteśmy gotowi, idziemy teraz na imprezę. Pokażę Wam, jak wyglądają zawieńczyny w domu. I proszenie o rękę młodego, ojca młodej. True.